Boże. He, he, he. Edowina. Z tej strony Promil. A w dzisiejszym odcinku nie robimy tego zakończenia. Nie. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś innego. Tyn, tyn, tyn. Tak, mianowicie planuję znaleźć wycinki i pobiegać po pizzerii. Dokładnie. Może w tym odcinku też zakończenie, może coś jeszcze odblokujemy, jestem bardzo ciekaw. Więc musisz zostać do końca i oglądać przede wszystkim te odcinki. Bo Promuś tutaj eksploruje Pizzaplexa na maksa, nie? Za minutę jest 12 w nocy. Nagrywam to po wczorajszym odcinku, dokładnie. Boże, my FPS, FPS. A co mi tu halo? Coś mi tam wyskoczyło. Zablokowano, podejrzany. Co kuźwa? Weź mi idź z tym. Wydupiaj. Tu FNAF-a gram, a ty co? Dobra. Udajmy się... Boże, myszka. Udajmy się do Bonnie Bowl. Po co? Nie wiem. Nie no. Udajmy się i zobaczymy. Zeksplorujemy, bo mi się coś tam wydaje, że tam było jeszcze... coś do eksploracji. Tam chyba było przejście do kuchni z Chico. A tam wiem, że jest kolejne zakończenie. I też tam wiem, że się dużo będzie działo chyba. Boże, czy tu wszędzie muszą być windy? Więcej coli. Jesteśmy w Bonnie Bowl. W tym oto momencie. Poprzednio się nie mogliśmy rozejrzeć ze względu na pewne kurcze pieczone. Tche. Tche. Dosłownie. I w przenośni szkuźwasz. W tym momencie też się chyba za bardzo... Nie rozejrzymy ze względu na bieżące security boty. Czy ja mogę? Widziałem na YouTubie, jak ludzie w to gra. Ale jestem OP człowiekiem, nie? To jest to. A tu jest odblokowany tor. Halo? A co zagra? Nie mogę? Ej, no ja widziałem, jak ludzie se w to grali. Ej, nie, jestem jakimś koksem, nie? Wiecie co? To ten, było bardzo dobry pomysł udać się w to miejsce. Tylko niestety obawiam się jednej rzeczy. Że Monty, do Montiego będziemy musieli również pójść. Bo tam nie zdobyłem security badge'a i dużo innych rzeczy, więc trochę useless. Da, tu powinniśmy pójść i w tę oto stronę. I teraz idziemy uj wie gdzie, no w sumie fakta. Fakt. Idziemy uj wie gdzie, bo tam naprawdę nic nie ma. A to było to. Stąd potem się musiałem gdzieś udać. Tu naprawdę nic, to wszystko tak, Bonnie Bowl. A. Przykre. Bardzo. Że to koniec. Sium, 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 sium. Wymijam was, jak nie wiem co.
No, przykre. No, na Fast Arcade nie ma co tam łazić. Chociaż. Nie. Nie, tam nie ma po co łazić. Mógłbym przejść to Princess Quest, ale to nie tym razem. To nie na tym odcinku. Did you know that bears like pizza sauce more than honey? It's true. Before their extinction, bears were known to attack pizza delivery trucks more than any other food service vehicles. This has been another fun fast fact. Dobra, pójdźmy może teraz koło Roxy. Kopię sobie bym kuźrwa poszedł zapisać. I potem bym poszedł koło Roxy, bo wydaje mi się, że tam będzie to wejście do kuchni. Chociaż ja naprawdę za cholerę nie pamiętam, gdzie to wejście było. Zaraz mnie tu security boty złapią i będzie dupa. Ale naprawdę nie pamiętam za cholerę. A nie chcę patrzeć. Właśnie, wait, what, wait. Czemu to jest zamknięte i co tam jest? Mnie tam też chyba jeszcze nie było. Bardzo ciekawe, dobra. Jest jedyny chyba safe spot na całą grę. Śmieszny Scott. Zapiszmy sobie na nowym tym slocie. W razie był. Idziemy w tę oto stronę. Nie! Jej! Do fazy blasto nie mam co nawet dążyć, bo. No tu byliśmy, prezenty stąd pozabierane, nic już tam więcej nie ma, kuźwa mać. A my pójdziemy w tę stronę. Dobra, tak. W tę oto stronę pójdźmy. Bo co tu się kryje, nie. Co tu jest? Glam Rock Beauty Salon. A to jest zamknięte, to nie działa. Aha, czyli to jest takie fasa budowy, tak? No dobra. Budowa. Myślałem, że tu Shadow Bonnie był. Budowa. Wejdźmy do Roxy Raceway'u. I spróbujmy stąd przejść w jakieś sensowniejsze miejsce. Wait, what? Wait. Właśnie. Nie, w sumie. Właśnie, zejdźmy piętro niżej. Przeduś, poproszę cię tu. Się zestrałem ciebie, naprawdę się wystraszyłem go. Ale jest otwarty prezent, no to tu już nic więcej nie ma. No tu no to level 10, no ja mam dopiero 7. Niestety nie. Niestety. Się mam 6, ale wiem gdzie jest 7. 7 jest na Monty Gate. No, tam u Montiego. Tak. W tę stronę się muszę udać. I tu chyba pewien nie jestem, gdzie się udaje. Chwila, chwila, chwila. Tu chyba wyjdziemy w to miejsce, które chcę wyjść. Ręka mnie swędzi. I w to miejsce, gdzie będą te endo. I w to miejsce bym się udał ze względu na wycinek z Foxy's Adventure. Chyba tak to się zwało. W ogóle weźmy sobie tu Fredonga i go naładujmy. No właśnie, Freduś, bo ty nam już tu padasz powoli. A ty mi się przydasz, skoro idziemy do endosów. Szósta M, wiem. Wiem, że jest szósta w nocy. Rano w sumie już, dobra. Wyjdźmy z Frediego. Śmieszne.
chodźmy tu. Nie, co? Co kuźwa? Pip! Mi się totalnie miejsca pochrzaniły. My jesteśmy tu przy pokojach animatronów. Jak mi się miejsca pochrzaniły. No, a to idźmy w tę stronę. O, dobra, teraz jesteśmy tu. Tak? Nie, tak, tak, nie, tak, 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 tu, tak, tu, tak, tak, tu. Tak, i tu będziemy przy Chice. Nie! Co? Połaśmy, mamy szybsze buty i miejmy nadzieję, że Roxany tu nie będzie. Co? Nie no, tu jest dalsze przejście. Tu jest exit. A tu gdzie jest exit, to tu będzie zakończenie inne. Nie, kuźwa, co? Tu jest wejście do Roxy tego. Ja nie mogę. Już mnie ręka swędzi. Dobra, nie, wait, wait, wait. Pierw pójdźmy w tę oto stronę do endów, po to, by ten wycinek znaleźć i zrobić mu zdjęcie. Fotografię. Po co ktoś by tu miał iść? To jest bardzo dobre pytanie, ale dobrze, że ten security bot przynajmniej patroluje, a nie się opier. Co po niektórzy. Ale tu wyczyści teren chyba. Od robotów. Czy to nie jest to miejsce? Ha, ha, wyczyści, no. Ta, pomarzyć możesz. Promilowy. X. Ale ja pana wyprzedzę. Kurzy, w te się wystraszyłem, aż poskoczyłem. A, tato ślepa. Dobra. To nie jest... W razie W. Not this room. At this room. Oj. Boże. No suń dupę. Tu też nic. Oj. Dobra, jesteśmy na backstage'u. Tu jest to. Jeps. Jep. Możesz się naładować. Dziękuję. I teraz przy pokojach jesteśmy. Czy tu jest coś z wycinka? Nie. Tu nie ma nic z wycinka. No bo Shadow Bonnie jest. Nie. Niestety, szkoda. Tu to, gdzie to jest? Ja się gobię w tej pizzerii. Ale dobra, pójdźmy tam, tylko jeszcze chcę zobaczyć, bo tu pamiętam były... Myślałem, że Roxy tu idzie. No bo tu były wycinki, czy tu nie ma przypadkiem tego? Nie wiem, ale tak... Tak wiecie, żeby się upewnić i no. Tam właśnie, gdzie mi ścięło. O, tam się idzie do Pizza Plexu. A my idźmy... w tę stronę. Czemu to opadło? Czy Roxy tu była? Na czerwono. No to mi się nie podoba. Jest tu kuźwa. Idź do swojej groty. To jest zamknięte i to jest na 10 security levelu. Tam jest chyba Pizza Plex. Tu by mogli chociaż prezenta dać. Dobry pomysł, dobra kryjówka. A, bo to jest jedyne wyjście z tej sytuacji. No dobra. Skorzystajmy z niego w takim bądź też razie. Oj, nie podoba mi się to.
pamiętam tu wyjdzie, wyjście. Tu wyjdziemy przy tym, przy Monty. Możesz mi nie zacinać w tym momencie, gdy może tu po mnie przyjść Roxy. Dziękuję. Co i tam? Nie. FPS-y, kuźwa. No. Jeśli tu bym miał unikać tego małego kurdupla Montiego, ta bym się chyba prędzej zesrał. Szczerze? Bardzo się go boję. Dlaczego? Bo ja po prostu już tak mam. I się boję tego kurdupla kuźwa, bo mi może wyjść w każdym momencie i w każdym momencie mogę przez niego zginąć. Jest tak mały, że go nawet kuźwa nie widać. A Roxy prawdopodobnie się po prostu tepła. Magią teleportacji. A my lecimy do save'a i myślę, że sobie pójdziemy na Monty Gator. No niestety. Trzeba tam powrócić. Jest nader. Nader. Dobra, pójdźmy tam. W takim bądź też razie. Ta, w ogóle co tu jest? To jest Kicką? Tak? Nie, tak, tak, nie? Tak. Tak, to jest Kicką. No. Mnie ciekawi, jak się tam dostać, bo chciałbym tam się dostać i to bardzo. Idźmy w tę stronę, tu jest 10. I spróbujemy ten 7 ten dostać, ale to będzie bardzo trudne, bo trzeba tą baterię jakoś unormować, a ja... Chyba, że dam radę Freddym tam wejść. I tą ostatnią minutę powiedzieć Freddym. Potem wy... Ej, no spróbuję, tak wiecie? Boże, co się tu stało? No już chcę ciebie tu zawołam, się ma typie. Ty mi bardzo pomożesz w tym oto momencie gry, jeśli to wypali. Freddy tu będzie bardzo, bardzo very OP. Tylko wkurza mnie to, że pokonałem go, a daj tu jest tyle security botów. To mnie tak wkurza, bo nie można tu normalnie pochodzić, zebrać prezentów, nic, bo ich jest tu od najebania. To jest masakra. Jesteśmy na miejscu. Dobrze. Tam w ogóle... No, dymi się. Myśmy Montiego tam rozdupi. A przywołajmy sobie tu Fredonga. Freduś. Fredzio. Zapraszam cię tu. O ty gnoju, ci się przyjść tu nie chcę. Chodź, biorę cię za żonę. Dobra, musimy szybko nim tam popylać, bo jemu bateria leci, a on mi się na tą minutę przyda i to bardzo. Wydupczaj mi stąd. Gdzie tu piwa jest? Tam, tu. Oj, chyba jeszcze do Richard Station se zajdziemy po to, żeby on miał max tej baterii. Bo jak ja zaś do niego wejdę na tą minutę, to to będzie masakra. No, dymi się tu, nie? Oj, użyłem tego. Tu nie było, ale czas też mi się z drzwiami posrało. O Boże. A szybko, Fredzio. A tuż ciebie wyjdę. Ale bądź tuż za mną. Bądź przy mnie, Freddy. Chodź, Freddy, chodź. Będziesz mi bardzo potrzebny. Chodź, to będziemy razem security ten siódemkę.
Mogę do ciebie wejść? Oczywiście, że mogę, dziękuję. I bądź tu ze mną razem w tym. Popa, teraz ja sobie robię tak. Albo sobie nie robię tak. Halo? A jak wyjdziesz, Freddy? Może to przez Freddy'ego mi nie działa. Tu sobie go zostawię tak profilaktycznie. Nie mogę? Halo? A gunwa, który ja mam ten? Security level. Szósteczkę ja mam, tak? A to ja się czuję wyujany. A możesz mi nie zacinać? Dziękuję. No ja mam szóstkę, ale gunwo. A to miejsce jest przeogromne, no nie? Pizzaplex. Google Security Breach jest ogromnym miejscem. Chociaż ogromną część zostało wycięte z tej gry. Dobra, muszę tak urobić tego robota, no. Jak on sobie idealnie poleci, żebym jak zdążył wziąć ten prezent. Noż kuźwa, mówię idealnie. No naprawdę kolejny baterii upgrade, a na uj mi to. Przydatne jest. FPS-y, no proszę was. Ej, a szczerze? Brakuje mi tej muzyki. Jeśli wiecie, której muzyki, nie? Chodzi o tą... Staker. W tym odcinku nic się totalnie nie dzieje. I nic się nie będzie dziać. O mój Boże, FPS. Au, się pieprzę w brzuch, odpinając ładowarkę. Dzisiaj FNEF dzisiaj, tak, dziś. Wiecie co? Wezmijmy naszego fejdziaczka, misiaczka. Chodź tu, stary. Spróbujmy zagrać w golfa. Boże, FPS-y. I bateria. Dobra, szukamy echo. To coś tu popieprza, nie no, to żarty jakieś. Myślę, że na górę, na górze to powinno być, no nie? Pierwszy dolek, dolek jest. Hold one. Nie mogę? Dobra, no co, no przynajmniej mamy jakiś prezent, no trudno, więc w następnym odcinku, widzowie, chyba odblokuję to zakończenie. Albo pobiegam se po pizzerii po prostu i poszukam innego wyjścia. Bo wiem, że też jest jedno, to na górze, gdzie wam pokazywałem, nad statuą Freddy'ego, tam. Tylko to potrzebuję wszystkich złotych pluszaków. A ja bodajże nie mam Golden Sun, więc no nie uda mi się to. W tym Daker w teatr będzie też to, tylko ja muszę te wszystkie wycinki znaleźć.
Czekajcie, security bridge. W końcu. I w Kids Cove jest jeden ten wycinek, więc teraz jak wyjdziemy po lesie do Kids Cove, zrobię fotkę i lecimy zapisać. W następnym odcinku pójdziemy do teatru, jeśli się uda na to. No patrzcie, muszę mieć wszystkie te. Mam Golden Freddy, Golden Chica, Golden Roxy. Golden Roxy, Golden Monty, Golden Sun. Nie mam Golden Moon, ale te... Te figurki są zarąbiste, w sensie zwłaszcza te Sun, Figure i Moon. Czemu ich nie można kupić? Jakby się dało, to abym je kupił. A jeden wycinek jest w Kids Cove, którego nie mam, i to jest Chica. To jest chyba jedyny, którego nie. No tak, ostatni będzie Fuzz Arcade. No więc na następnym odcinku se polatami zrobimy to, a jak już jesteśmy przy tym Kids Cove, no to weźmy sobie to pasnijmy, odblokujmy. No i podejrzewam jeszcze z 3-4 max 5 powstanie Security Bridge, to będzie koniec. Dobra, mamy to. No bo co ja mam tu więcej robić, co? Praktycznie cała placówka jest przejśnięta, że to tak nazwę. Endingi. No teraz będziemy robić w sumie dwa chyba. Albo jeden? Nie. Na pewno będziemy robić ten kanoniczny, moim zdaniem. No a te inne, no to musimy poszukać exitów. Byśmy musieli się dostać do kuchni, a żeby pójść do kuchni, za cholerę nie pamiętam, jak tam dojść. Więc będziemy musieli sobie pobiegać po pizzerii. Myślę, żebym zrobił z tego live'a. Jeśli wy to oglądacie, to na pewno live już był. Więc no. No nie, może to sam sobie pobiegam poza odcinkiem. Dobra. Dziękuję za ten odcinek. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.